filmu Śniadanie Tiffany'ego. To już można powiedzieć klasyka, klasyka. Szanowni Państwo, nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale w naszych szeregach, w naszym zespole, z jakiegoś czasu i można powiedzieć od samego początku, takie były moje założenia, takie były założenia zarządu, całej orkiestry, żeby przyciągnąć młodzież do orkiestry, młodzież, także i dzieciaki, które będą się kształciły i w przyszłości zasilały szeregi naszego zespołu. I tak też się stało. Odkąd przejąłem pałeczkę dyrygencką w tejże orkiestrze, uruchomiliśmy szkółkę, gdzie uczymy małe dzieciaki, chłopaków i także dziewczyny, które później po paru latach trafiają w szeregi naszego zespołu. I jak widać, dużo mamy także młodzieży. Wychodząc naprzeciw tej młodzieży, no, ja jako dyrygent, jako szef, można powiedzieć, artystyczny, no coś muszę zrobić, żeby przyciągnąć tę młodzież, także repertuarowo przede wszystkim. Dzisiaj akurat gramy w świątyni, przygotowaliśmy program bardziej spokojny, można powiedzieć, z gatunku muzyki rozrywkowej, ale raczej spokojniejszej okoliczności. Ta świątynia wymaga tego. I jednym z utworów, który zaprezentujemy za chwilę, jest to utwór pod tytułem Perfect z repertuaru, bo dzisiaj młodzież na pewno zna i jest to, jak powiedziałem, na topie utwór pod tytułem Perfect z repertuaru Eda Sheerana. Thank you.
łaskami rzucania. Mateusz Czarnecz. Wszyscy są, wszyscy jesteśmy solistami, ale akurat dzisiaj Mateusz chciał się pokazać na swoim głosie. Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy gościć. Dziękujemy za zaproszenie księdzu Poruszowi, księdzu Kariuszowi i panu tutaj tej machinie całej, która napędziła cały ten koncert, panu Jurkowi. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do wysłuchania ostatniego utworu, a z racji tego, że jesteśmy w miesiącu listopadzie i zbliża się 11 listopada, a że jesteśmy także pod okresem lentą, mały akcencik pieśni właśnie żołnierskich, legionowych, związanych właśnie z tym się. Serdecznie dziękujemy i jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy jeszcze raz gościć w tej świętej. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję Państwu, że zechcieliście dzisiaj tutaj gościć, że
otoczyliście nas taką piękną muzyką. Chcę powiedzieć też Panie Dyrygencie, że tak jak Pan Jurek mówił na początku o tym, że historia zatoczyła koło i taka duże koło, bo tutaj powstała KUL, prawda, 95 lat temu, ale też zatoczyła takie małe koło, tak jak Pan wspomniał o dzisiejszym liście Mateuszu, który nie tylko jest nowy wspaniały, ale jeszcze przez wiele lat usłużył, prawda, w tym prezbiterium jako ministra, bo zatoczyła też koło perkusista, drugi Mateusz, gdy pracowałem w Skarbieżycach, był też takiego już jeszcze wzrostu, prawda, i służył w Skarbieżycach jako ministra, więc też takie małe koło gdzieś tych Mateuszów i zdanych tutaj zatoczyło. Proszę Państwa, tak jak Pan Dyrygent wspomniał, pierwszy raz tutaj udał tej świątyni, jeszcze nie do końca odnowionej, ale mamy nadzieję, że jak nam się uda odnowić tę świątynię, to wtedy zrobimy taki potężny, dłuższy koncert. Ale też chciałbym serdecznie na ręce Pana Dyrygenta, Pana Wojciecha złożyć z mojej strony zaproszenie do wszystkich Państwa. Może ten dzisiejszy dzień jest też okazją, żebyśmy częściej spotkali się w tak miłej atmosferze tutaj w świątyni, gdzie ta muzyka i bardzo poważna i taka nawet rozrywkowa, myślę, że jest też bardzo miła Panu Bogu. Myślę, że to jest też forma nie tylko wyrazu naszej artystycznej duszy, że to jest też nie tylko forma wyrazu naszego zamiłowania do kultury i to przez takie duże K, ale to jest także też i forma uwielbiania Pana Boga, bo wszystko, co jest piękne, jest bez wątpienia miłe Panu Bogu, a muzyka w wykonaniu naszej orkiestry miejsko-gminnej, prawda, jest przepiękna. Dziękuję. Będzie na...